Bum! Tu nie ma na co czekać, tu trzeba otwierać paczka z Hiro! No i się chyba pospieszyłem z tym entuzjazmem, bo dostałem Keihila wartego, ile? 15 koła? Jest git. No ale dobra, z drugiej oddaję, z drugiej trafiam ruskiego środkowego pomocnika ofensywnego Mostowoj. On chyba kosztuje równie tyle samo. Otworzyłem 4 paczki z Hiro, no w sumie 5 paczek z Hiro w tej FIFA otworzyłem. Raz oddało w miarę Bonakata, ale już tak przepalony. A tak to Kanu, Riken, Mostowoj, no i Keihil. Zapomniałem nawet kto to jest, bo już dawno przepalony. To jest totalny dramat. Dobra, mamy tego player picka z informem 82 plus, jeden z trzech. Najbardziej to bym tutaj liczył na kartę Van Dijk'a, bo bym sobie sprzedał złotego, bym miał 250 tysięcy zaoszczędzone, ale pewnie będą same 8 dwójki. No jest Odegaard, Foder, Dzeko i Rapino. No dobra, Odegaarda weźmiemy. Nawet solidny Foder, że mamy paczkę za 9 poziom w sezonach, 10 razy 80 plus. Nie ma karty specjalnej. Może Bruno? Może podwójny walkout się obróci coś? Nie? Nie ten? Nie obróci się? Ale dobrze, 88 z takiej paczki. Naprawdę solidna ta paczka, trzeba przyznać. A tak swoją drogą, zrobiłem sobie dzisiaj taką ewolucję petkowa z WKS-u. Powiem szczerze, jak on jeszcze dostanie może jakąś ewolucję do zrobienia, to będzie solidne SEO. Ja nie wykluczam, że ja sobie zrobię na przykład skład WKS-u i zagram sobie tym Full Champions. Erika też będę sobie upgrade'ował niedługo, tylko że na niego chcę przeznaczyć po prostu 50 tysięcy, żeby zrobić jedną ewolucję tam pionierów i potem tą pionierów jeszcze zaupgrade'uję do tych centurionów, więc z 66 overa Erika zrobię 81 lub 82, tam dokładnie nie pamiętam, i już będzie to naprawdę przyzwoita karta. Także taki jest mój plan, bo jak widzicie, starać się Full Champions chyba nie ma sensu, bo ja się staram i zarałem 50 tysięcy, a tak to się pobawię zawodnikami, których lubię, także taki jest mój plan. Mógłbym tutaj robić na przykład Matysa Tela, ale ja chcę Erika, kto mi zabroni. Także dzięki za obejrzenie tego materiału, jak widzieliście, paczki Hiro to jest totalny scam w moim przypadku, nie polecam tego robić, ale myślę, że u was było mimo wszystko lepiej, także chwalcie się w komentarzu i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!